Dzień dobry. Dzisiaj w niedzielę 10 marca dzielę się z Wami słowem, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 24 wierszu. Jest to jednocześnie hasło tygodnia, który rozpoczynamy. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Moi drodzy, jakiś czas temu amerykańscy naukowcy, którzy badali piramidy, tam gdzie są mumie faraonów, gdzie są grobowce, odkryli, że mumiom towarzyszą także inne artefakty, inne przedmioty i były to między innymi dzbany z ziarnami pszenicy, ponieważ zmarłych egipskich, którzy byli chowani właśnie w piramidach czy innych grobowcach, bo były także grobowce skalne, wyposażano w pokarm na przyszłość, na to przyszłe pozagrobowe życie. W związku z tym pochówkom towarzyszyły także zapasy pokarmu. Tym pokarmem między innymi było ziarno pszenicy przechowywane w dzbanach, w amforach. Worków wtedy nie znano. I to odkrycie zainteresowało nie tylko archeologów, ale też oczywiście botaników, którzy chcieli to ziarno zbadać. I w ramach eksperymentu wysiano je w warunkach laboratoryjnych. Proszę sobie wyobrazić, że to było po 3000 w stanie spoczynku, w stanie hibernacji, albo można powiedzieć w stanie śmierci, bo przecież to ziarno było martwe. Ale kiedy tylko znalazło się w odpowiednich warunkach, przy właściwym nasłonecznieniu, naświetleniu, w ziemi, z wilgocią, zaczęło kiełkować, wzrosło, wydało plon. I w ten sposób udało się odtworzyć gatunek pszenicy, który 3000 lat temu w Egipcie uprawiano i który zresztą wówczas transportowano do Europy, bo takim spichlerzem Europy był właśnie Egipt. Choć nie tylko Europy, znamy to z historii o głodzie, z historii Józefa i jego braci. Co jest istotne? To, co było umarłe, nie żyło, nie dawało znaku życia, ale rzucone w ziemię, we właściwych, odpowiednich warunkach życie znowu podjęło, życie znowu zaczęło się dziać, życie znowu zaczęło się toczyć. I nie inaczej jest z Panem Jezusem, bo On tutaj też mówi o sobie. On jest tym, który został umęczony, sponiewierany, pohańbiony, zabity i złożony w grobie. Ten grób symbolizuje ziemię. Wyznajemy w symbolu wiary apostolskim czy nicejsko-konstantynopolitańskim, że umarł i pogrzebion i zstąpił do piekieł. I tu nie chodzi o takie piekło, jak my znamy z ludowych podań czy porzekadeł, że mamy tutaj powiedzmy diabły, które kotły ze smołą gotują i tam tych wszystkich nieszczęśników męczą. To piekło, o którym mowa, to Szeol, to kraina umarłych, tam gdzie właśnie są umarli zgodnie z modelem budowy świata, w jaki wierzyli Żydzi starotestamentowi. Więc Jezus podziela los wszystkich umarłych, jest dokładnie tam, gdzie oni trafiają. I po 3 dniach zmartwychwstaje, po 3 dniach zastajemy pusty grób, czyli jest życie. To tak jak z tym ziarnem. Można powiedzieć, bo to są biblijne porównania, że to ziarno to jest też Boże Słowo. I może ono pada i je słyszymy i długo, długo jest martwy, długo, długo nic się nie dzieje, ale może z czasem to słowo do nas dociera, może ta droga jest dłuższa troszeczkę, zaczynamy je rozumieć i przekonujemy się do niego, a w odpowiedzi, w konsekwencji wyznajemy naszą wiarę. Ja życzę, żeby ten czas pasyjny, który nam jeszcze pozostał, służył ku temu, by słowo padało do naszych uszu, przez nasze głowy, do naszych serc, i żeby wyrastało, wydając wielokrotny plon. A ten plon to świadomość, że choć musimy umrzeć, to przecież tak jak to ziarno w grobach wykiełkujemy, wzrośniemy i wydamy plon w Bożym Królestwie. Tego Wam i sobie gorąco życzę, życząc też miłej, udanej i błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.